Siemanko, pokażę wam tego glitcha na ten modowanie tych nowych pojazdów z DLC. Tu jak widać obrazek konsoli, przykładowo znajomego albo waszej drugiej konsoli, czyli odpala GTA bez logowania się na żadne konto. Wczyta go tam tu na tym napadzie z North Yankton, klika sobie opcję i czeka. My wtedy też odpalamy sobie GTA, wbijamy na sesję dla zaproszonych i tak. My w mobilnym centrum operacyjnym potrzebujemy pojazd, no może być to LG Retro, no najlepiej któryś pojazd od Benego, który tam można mu zmieniać ten, na przykład koła, który jest no najlepiej modowany, ma już te tablice Yanktona, ma te zielone szyby, kolor. Nie ma tu znaczenia akurat przy tym glitchu. No potrzebny jest też netcat, albo no, mówię, dwie konsole, albo dobry znajomy, który nie ukradnie wam konta. I teraz tak, z mobilnego centrum wzywamy ten pojazd, który chcemy modyfikować. I tu pokażę szybszą opcję, z której może skorzystać PS4. Na Xboxie tak, wymuszamy zapis gry poprzez zmianę stroju i możemy sobie czekać tu przed warsztatem. Zakręci się żółte kółko, czekamy sobie przed warsztatem, aż konsola druga lub znajomy zrobi robotę. Pokazuję tu metodę teraz, sposób dla PS4, czyli najpierw wjeżdża do mechanika, zmienia w aucie to, co chce, żeby tamto auto nowe dostało, czyli tam pancerz, zawieszenie, silnik, hamulce, kurde. No, maska, no, te pierdołki, tylko nie zawsze to przejdzie. Ten glitch nie jest taki, kurde, 100%, bo na przykład na tą nową kukłetę, tam nie wiem, D10, czy jak ona się nazywa, to już nie mam, kurde, nerwów. No tak mnie ten samochód wkurza, że to się w głowie nie mieści. Albo nie dostanie tablic Yanktonów, albo nie dostanie kół. Przejdą tablice, nie ma kół. Przejdą koła, nie ma tablic. Nie wiem, o co chodzi. No ale najważniejsze tutaj jest zmiana pancerza. Jeżeli jak zmieniacie koła, to najważniejsza jest zmiana projektu opon. Kolor tu jest nieważny, bo później najpierw przenosimy tylko koła, tablice, szyby na ten nowy pojazd, a później lakierowanie tych pojazdów robi się praktycznie w ten sam sposób, tylko że wtedy konsola 1 wjeżdża do mechanika, zaznacza sobie kolor metaliczny taki, jaki chce założyć, czeka, nie wybiera go, tylko ma go zaznaczonego, a konsola 2 wjeżdża do mechanika, zakłada kolor ekipy i robi to samo. No, zakłada kolor ekipy, wymusza zapis gry, opuszcza sesję online, wylogowuje się. Ja tu pokazuję właśnie teraz na Xboxie, ale z metodą dla PS4, no bo na Xboxie mógłbym tam czekać przed warsztatem, no ale PlayStation niech sobie wjedzie, najpierw porobi to, co chce, pozmienia koła, kolory, pierdołki jakieś, ale ważne jest, żeby zmienić właśnie tu projekt opon, ewentualnie tą tablicę, jakiś swój własny iFrutowski napis. Nie ruszać szyb, ja tu akurat pokazuję już nas trochę sknoconym LG, bo tu już, kurde, przez przypadek tam kliknąłem szyby i one już nie są zielone, no są, kurde, jest brak szyb. Także tu jest akurat filmik pokazowy, ale dobra, wychodzimy, jak wszystko pozmieniamy, wychodzimy i na tym komunikacie, czy chcemy wyjść, zostajemy, uruchamiamy netcata, Xbox, wpisuję połączenie przychodzące 5000, PS4 musi odciąć internet kompletnie i ma bardzo na to mało czasu. Teraz konsola druga wtedy loguje się na nasze konto albo nasz znajomy. Jeżeli wyskoczy synchronizacja danych, zawsze wybierajcie wersję nowszą, czyli nieważne, czy to zapis konsoli, czy z chmur, zawsze, byleby pisało, zawsze nowsza, i wbijacie sobie normalnie na sesję dla zaproszonych. Nie wiem, czy wspomniałem. No to auto musi być w mobilnym, no mówiłem, w mobilnym centrum operacyjnym, bo tam będziemy dokupywali właśnie zakupu konsolą drugą. Czyli wbijemy na sesję dla zaproszonych.
i tam kupujemy auto, na które te mody, które przed chwilą zrobiliśmy, no mody, to jeszcze nie do końca są mody, no bo będzie zaznaczony ten lakier, będą tam kurwa kolor kół, takie tam, ale ważne, żeby przenieść na te nowe auta te koła, tą tablicę Yankton, te zielone szyby. No ja tu akurat spieprzyłem sprawę przy tym LG. Jeżeli ktoś ma na Xboxie LG modowany z Yanktonem, zielonymi szybami, może być kolor zaznaczony, chętnie przyjmę, w zamian oddam wam te, mam tutaj trzy te już pojazdy niezaznaczone, no chyba kolor kół jest tylko tam kupiony, ale już olać kolor kół, ważne, że nie jest kolor kupiony, tam malowanie konkretne, no ale dobra. Teraz tak, konsola druga wbiła na sesję dla zaproszonych. Tu jak widać jeszcze stoi to niebieskie, którym wjeżdżałem konsolą pierwszą i po prostu dokonuję zakupu. No tu na przykładzie zrobię tego już przeceniony, też czekałem z filmikiem, kurde, trochę długo, aż już wejdą te zniżki. Na tego, nawet nie wiem, no taki jakiś tam kurde van był za bańkę czysta, jest za 915. Kolor, no bez znaczenia, no bo tam pomalowałem i zastępuję to LG, które mam w mobilnym centrum operacyjnym. Kupiłem, wychodzę z internetu, jest jeden żółty zapis, zmieniam strój, pokazuje się w prawym dolnym rogu drugi zapis, po prostu start online, opuść GTA online, usłyszę te trzy razy bomb i już mogę się wylogować. Tak samo PlayStation, jest to o wiele szybciej jak czekanie, aż kompletnie opuścimy aż do fabuły. Wystarczy usłyszeć te bum, bum, bum i można już się wylogować. Że tu już konsola druga nie jest potrzebna, a my teraz tak, siedząc nadal w tym warsztacie, potwierdzamy ten komunikat wyjścia, że opuszczamy ten warsztat. No i tu Xbox ma o wiele lepiej, no bo Xbox, zobaczcie, ja wysiądę, zakręci mi się jedno kółko, zmienię strój, zakręci mi się drugie kółko. PlayStation, no musi się tutaj strasznie śpieszyć. Czyli zakręcam się kółko, wpisuję na netkacie wartość 0. Nawet na Xboxie mogę, siedząc we warsztacie, wpisać wartość 0, te połączenie przychodzące, wyjechać i mnie nie wyloguje. PlayStation ma o tyle gorzej, że no nie ma na to czasu. On play, jak włączy internet, to ma tylko chwilę na wyjechanie, zmianę stroju, to jest moment. No ale wtedy też, jak już zakręci nam się kółko na Xboxie, bo tu głównie dbam o Xboxa w tej chwili. Jedno, zmieniamy strój, zakręci się drugie, start online, opuść GTA online. Wywali nas do fabuły, z fabuły wracamy na sesję dla zaproszonych, no ukazuje nam się już nowo kupione auto, już z kołami Bennego, tablicami, no tu to ja mówię, no użyłem już spieprzonego LG i tutaj nie ma tych zielonych szyb. Spierniczyłem tam sprawę, dlatego jeżeli ktoś ma jakieś, no Sultana czy tam, no najlepiej to LG, to bardzo chętnie przygarnę, byleby było naprawdę na Yanktonach. Koła nieważne, byleby miały Yankton i zielone szyby. To chętnie oddam któreś z tych trzech, bo mam tu i tą Penumbrę, mam to modowane czyste i jeszcze jakoś Tigona czy coś, także chętnych zapraszam.